Niezłe te State of Play. PlayStation 5 najlepsze, konsola polecam, serio, przesiadka z PS4. Nie no, nadal, ja uważam, że nadal nie ma sensu na siłę kupować teraz PS5. No chyba, że chcecie pograć, zresztą sami widzicie, co się dzieje. Macie PS5 ekskluzywy, które wychodzą na peceta bardzo szybko. Silent Hill Transmission, pokaż. Zobaczmy te Konami. Ale mi się nie podoba to, co pokazali, powiem wam szczerze. Ten Silent Hill to takie dwa, no nie wiem, przynajmniej generacja wstecz. New movie and merchandise. No ja myślę, że ja czekałem na merchandise Silent Hilla. Cenę se zobacz. Co k***a? Ty se k***a żartujesz chyba. Ty se k***a znowu żartujesz. K***a, u Ruska to kosztuje? To u Ruska nawet nie jest. Aha, Ukraińczycy, Ukraina ma za minus 60%. Nie no, to jest k***a żart jakiś. K***a, no Polska górą jak k***a, no. GRRARD 725 wysyła 100 kryształu. Pamiętajcie, że drugie miejsce to pierwsi przegrani. Nawet w tym nie jesteśmy najlepsi. Sprawdź, co daje ta wersja Deluxe, że taka tania KEKW. Ty, zobacz, pokaż, co daje Deluxe. Dziękuję za bitsy, poczekaj. Zakup edycję 40 zł taniej. Ja pierdolę. Kurwa. Ja pierdolę, jest koniec świata, jesteśmy straceni. Do gier jednoosobowych wydaje się szybszy dostęp, kurwa, żeby grać dwa dni wcześniej i wszędzie to już jest. Koniec. Przegraliśmy. Przegraliśmy, kurwa, nie ma sensu. Nie walczmy o to. Pierdolcie te gry. Nie grajcie w gry, kurwa, nie walczcie, nie wyrażajcie krytyki, nie ma sensu, kurwa. Bo to i tak będą ludzie robić, bo ludzie to będą kupować. Ja wam powiem, co se kupcie. Kupcie se, kurwa, PlayStation 3. I jest kompatybilny wstecznie do jedynki i dwójki. Nie, czekaj, w PlayStation 3 działa jedynka i dwójka? Jak działa, to se kupcie i se grajcie we wszystkie stare gry. Mikołaj, nawet mnie nie wkurzaj. Zobacz se, jaka jest cena Silent Hilla. I zobacz se, że Polska górą, najdroższa gra. Nie no, ludzie, to jest tragedia, to się słabo robi człowiekowi. Ej, ale ja nie wiem, ja jestem maruda, nie? Ja wiem, ja jestem maruda, ale ta gra wygląda brzydko. Przecież ona wygląda jak coś, ja to napisałem, między PlayStation 3 a 4 Max. To jest Max. Ja bym powiedział tak, solidna baza z PlayStation 3 i może na ambicje z PlayStation 4. Ale ta gra, jak Bloober ją zrobił, to ona wygląda jakby tekstury ktoś tam wgrał tylko. I sztywno. A wiecie, co było, nie? Że ktoś tam powiedział, że nie był zadowolony z pierwszych trailerów Silent Hilla i on, ten reżyser tam, kto robił, powiedział, że trailery, że nie, że trailer że niezadowoleni są. Tutaj jak gameplay pokażą, to już nie ma nic wspólnego z trailerem. Słuchajcie, według amerykańskich dolarów gra kosztuje 276 zł. Wykrzyknik, petycja. Jest jeszcze link, czy nie ma? Nie, nie ma już chyba. God of War. PlayStation Network account required. No nie, no kurwa. No nie, no na Steama sprzedajecie grę, no. Ja wam powiem, co nam zostanie. Ja chyba się przeprowadzam, kurwa, do mamy na rok grania. Będę grał na starym kompie przez cały rok. I będę miał taki, słuchajcie, taki challenge? Challenge, że nie możesz grać w gry nowsze niż 2005. I musisz grać tylko w gry 2005 i minus. Przez cały rok. Tylko ten zwiastun Silent Hill oraz zwiastun komputerowego portu God of War zainteresowany. Dobra, Zdwojson, zaraz zobaczysz. Zaraz zobaczysz, czym jesteś zainteresowany. Zaraz ci pokażę grę. Nie no, przecież on się rusza, przecież jak w PlayStation 3 w cinematiku. Ten cinematic nie ma w ogóle powiązania z prawdziwością. Pokażcie gameplay. Trailer mnie w ogóle nie interesuje. Ej, ale to wygląda jak jedynka, nie? Też on wchodził do miasta z zewnątrz, też była mgła taka. Nie no, coś tu jest nie tak. Czekaj, ja próbuję rozkminić, coś tu jest nie tak. On chodzi sztywno, z całym szacunkiem dla Polaków, którzy też to robią i tak dalej. To nie wygląda jak gra, która wychodzi na PlayStation 5 w 2024 roku. Ten potworek jest zrobiony z jednej tekstury? Bez warstw? Bo to odświeżony port na PlayStation 5. Stary, odświeżony
To se możesz, The Last of Us'a, se możesz odświeżonego porta, gdzie ile on kosztował? $10, a nie 330 zł. Wiecie, te momenty, jak ta gra się zatrzymuje, jak on tutaj coś robi i tak dalej, to jest spoko, jest klimacik tam. Tą grę na pewno uratuje, wiecie, udźwiękowienie, klimat, ta fabuła, bo to jest na pewno świetne i to, że ta gra po prostu była dobrą grą. Tylko, no to ta jakość tu widać, ją widać, a raczej brak tej jakości. Nie, przynajmniej to nie jest ta jakość, na którą my czekamy na nowej generacji konsol. Kurde, to wygląda spoko, nie? Że tu jest wiatr, tam coś, wiecie, zrobiło, tu rozwalone są pojedyncze kartki, one powiewają. Patrzcie, to ma na przykład w tym momencie, to ma takie momenty, że to wygląda naprawdę spoko. Ale to jest takie jedno pomieszczenie, nie? A potem ten przeciwnik mnie strasznie zintrygował, bo ten przeciwnik wyglądał bardzo tandetnie wykonany. W sensie, on był taki... No bo ja bym musiał w oryginale go zobaczyć, bo to był zszywaniec taki, nie? On był zszyty jakby. Ale on tutaj wyglądał jakby on był z jednej tekstury zrobiony, taki płaski. No to takie na pokazówkę. Nie no, tutaj było 15 w klatek na sekundę. I nadal jest. Nie wiem, jak oni to... Oni chcą to nazwać, bo to nie jest gra, to nie jest remaster, to jest remake. Ktoś tam chciał ich obronić, że... Ale czego ty się spodziewałeś, jak to jest odświeżona wersja? No to nie jest odświeżona, to ona jest od nowa robiona. Oni nie wzięli starego silnika i nałożyli nowe tekstury i trochę to podrasowali. No nie wiem, ta kamera jakoś działa, bo ona jak ta kamera pracuje, to są takie spadki, czy o co tutaj chodzi? Nie no, ale to Konami ustawiło taką cenę, no. O, kupcie se, patrzcie! Macie, kupcie se. Pre-order, dostaniecie głowę. Kartonową głowę se zróbcie. Ja se na Pyrkon zrobię, low budżet, piramido głowy. GRRARD 725 wysyła 100 kryształu. Niemożliwe, że nie chcesz preorderu kupić wersji deluxe z maską piramidogłowego, psa i cyfrowym soundtrackiem. Na pewno na jakiś zły gameplay i ceny patrzyłeś, serio. Co ty gadasz? Spróbuj jeszcze raz. Inne sprawdź, bo różne są. Kupię jakąś... Jedną z wariacji muszę kupić. Pewnie na złą patrzyłem. No nie, no 48 godzin, kurwa, ludzie, nie, no nie. No nie może tak być, no kurwa, no. Znaczy, w sensie to jest jednoosobowa gra, ale... Ja pierdzielę. Premiera to jest premiera! A nie jakieś Early Access. Do premiera jest wtedy, czyli premierę ma Deluxe Edition, bo wtedy pierwsi grają, a Standard Edition to już nie jest po premierze. No, gdzie są te nowe technologie? Mów! Gdzie one są? Aha, że tu są emocje, to jest nowa technologia. Aż się posmarkałem. Przepraszam. Nowa technologia, moi drodzy. Emocje są widoczne na twarzy. Ja pierdzielę. Aż się wzruszyłem i się popłakałem i posmarkałem, żeby wam zaprezentować. Nie no, ta gra nie ma żadnych technologii nowoczesnych, moi drodzy. Nie było ani słowa o DLSS-ie, nie było ani słowa o RTX-ie, nie było słowa o w sumie niczym, jeśli chodzi o technologię. No ja już lecę na merchandise'a. Już lecę, pokaż, co kupię. Co to jest? Prototyp. A to co, oni prototyp pokazują zabawki, którą będą sprzedawać? To se na 3D wydrukujemy. Nie no, nie. Gra jeszcze nie wyszła, ci już kurwa reklamują magnesy. Ile obstawiacie? Ile będzie kosztowała ta kurtka? Kurwa, 1000 zł obstawiam. Aha, że to jest taka antyrama, ale ona jest taka trójwymiarowa, wiem o co chodzi. Że jak się tak pod kątem patrzy, to ten... Ej, no nie, no to jest... Żart. Naprawdę, co? Jeszcze co sprzedać? Prezerwatywy sprzedać. To jest ta darmówka na PlayStation 5. No ale widzicie, ten na przykład Silent Hill, to co ten za darmo na PlayStation 5, to co dodali, to on wygląda, z tego co kojarzę teraz, se przypomnę, to on wygląda jak coś, co na PlayStation 5 by mogło wyjść. W odróżnieniu do tej dwójki remake'a. Ja wam powiem szczerze, że ja tego nie rozumiem, nie? Kupowanie... Jeszcze kiedyś, jak dodawali muzykę do wersji lepszej, dodawali soundtrack oryginalny i miałeś go na płycie,
to jeszcze to rozumiałem, ale teraz cyfrowo dostajesz dostęp do czegoś, co po prostu w dniu premiery, albo nawet przed, jest na YouTubie i Spotify'u wszędzie. To już ja traktuję kupowanie oryginalnego soundtracku do gry jako typowo wsparcie studia. I na przykład jak jest gra niezależna jakaś mała, twórcy małego, no to wtedy bym to traktował jako donate, że dobra, kupię ten soundtrack od niego za te 20 zł, bo tak czasami wychodzą tam, nie? Że tam OST sprzedają za 20-30 zł. No co, moi drodzy, no. Niesamowita historia, nie zapomnę jej nigdy. Powiem wam szczerze, że emocje chyba opadły u wielu, bo bardzo dużo osób czekało na tego Silent Hilla i oczywiście dalej myślę, że dużo osób nadal będzie w niego grało, bo to sama gra pewnie będzie tak jak podstawowa wersja, czyli tak jak oryginał, będzie dobra. Tylko chodzi o tą jakość i cenę. To jest coś, co najbardziej ludzi intryguje, więc jakość do ceny, to najbardziej. Pokaż, jak tam oceny? Sprawdźmy te oceny. Kurwa, 70 łapek w dół tylko. Się podobało. A wy jak tam? Możecie napisać w komentarzu. Pozdrawiam, Bunkol Life. Ajajaj. Dobra, pokaż tą kurtkę. Idzie ją kupić już, tą kurtkę. Ja ją kupię zaraz. Obstawiamy. Ile ta kurtka kosztować? Myśmy obstawiali 1000 zł, ja powiedziałem, nie? To pokażcie to. Gdzie jest ta kurtka? Jeszcze kurtki nie ma. Największym problemem jest tu fakt, że zabrali się na remake otoczony największym kultem dwójki zamiast jedynki, która dużo mocniej się zestarzała. Przecież jedynka jest tak źle wygląda teraz po tych latach i ona wymaga wręcz odświeżenia. Ona wymaga, ta dwójka nie wymagała tak jak jedynka. Trzeba było wziąć jedynkę i w ogóle nahypować wszystko po kolei, od początku, od całkowitego początku. Ty kurwa, nie jest tak drogo jak myślałem. Patrzcie, to akurat $119, ale to jest taka na kupiona na handlu na ryby, nie? To jest taka... Aha! To jest kurwa zwykła taka kupiona u tego, u Ruska i tylko naszywki tu kosztują. Tu nic nie ma specjalnego, to jest zwykła taka na ryby, tylko naszywki, okej. Okay. A nie no, od wewnątrz jest jeszcze taka w kratę, są guziki. Kurde, nie wygląda tak źle. Powiem wam tak, 100, no to 500 zł jest, tak? Nie, czekaj. No prawie, z wysyłką pewnie 500 zł. Nie, to już myślałem, że 1000 zł będzie kosztować, to akurat nie tak źle. Ale to nie zmienia faktu, że jest taka... takie zwykłe.